kryzys. I czy powiedziałbyś, że Xerxes w 2019 jest lepszy dżunglerem niż Broxach? To w ogóle nie przychodziło mi do głowy, patrząc na to, jak wcześniej układała się kariera jednego i drugiego. Niewątpliwie, moi drodzy, Broxa przeżywa bardzo duży kryzys, jeżeli chodzi o tego zawodnika. Całe Fnatic jest naprawdę mocno roztrzaskane, jeżeli chodzi o ich drużynowy duch. Ja uważam, że tutaj ta drużyna jest w ich zasięgu. Jeżeli mają sięgać po punkty, Splice może być tym przeciwnikiem, któremu wyrwą właśnie to zwycięstwo. Tylko jedno najważniejsze pytanie. Na jakim etapie przygotowań są teraz? Czy dużo zmienili od poprzedniego tygodnia? Bo to spotkanie na G2 tak szybkie było, że w zasadzie niewiele chcemy o nim chyba wspominać. I to jest największy błąd, to jest największy problem. A te problemy zaczynają się, Michalo, od draftu. I będę się przyglądał niesamowicie, bo to już będzie bardzo duży znak, jak wygląda obecnie Fnatic. Na pewno ciekawy banem jest tutaj Yorick, ale drodzy widzowie, zacznijmy się przyzwyczajać. I to nie tak, że nagle Splice zakontraktowało Gricka, to bardziej wynika z tego, że Yorick po tych wzmocnieniach był namiętnie testowany i jednak zielone światło poszło od toplanerów. Yorick, mimo że nie ma mechaniki sprzyjającej graniu profesjonalnie, jest tak świetny w split pushu, że jest to postać, którą można wybierać, a nawet wypada trochę banować, więc to będą częste wykluczenia. Braum jako pierwszy dla Fnatic. I mówiłem o tym, że Ultraliga kreuje trendy. Actina Pack, czyli Ravioli, kreuje również te trendy, bo wcześniej widzieliśmy midlanera na dolnej alei, czyli Perksa. Oczywiście przyglądali się na pewno naszym rozgrywkom, a teraz proszę bardzo, również Yorick wkracza na salony. Halo, halo, u nas to było zdecydowanie wcześniej. I Fnatic z first pickiem Brauma, mimo że to była trochę zwariowana drużyna Fnatic, zwłaszcza w drugiej połowie tamtego roku, ten Braum był u nich wysoko priorytetem i też wiemy, że Norse Kern jest bardzo dobry na tej postaci, więc stąd prawdopodobnie kolejność wyborów. Ken natomiast dla Wizzy Chachiego dosyć szybko zdradzają, kim Chachi będzie starał się pokierować. I Chachi bardzo lubi tą postać. Wiemy, że również Odoamne jest koneserem. Zresztą to jest postać, która poniekąd odpowiada choćby na Urgota, który został wykluczony, ale głównie na te pasywne postacie na górnej alei, które po prostu nie mają jak zareagować na właśnie naszego małego ninja, ale za to Jace, który również jest trendem ostatnich draftów, doskonale wpasowuje się w ten pojedynek jeden na jeden na górnej alei, ale pamiętajmy, że również może trafić na środek. I czy wezmą tutaj strzelca Fnatic, bo supporta już mają, widzą Thresha, czy pójdzie tutaj jakaś Sivir, czy może jakaś Jinx, bo Tristana już została wykluczona. Może nie Jinx? Jednak Sivir, tak mogłem się domyśleć, więc inaczej ta Sivir zostałaby zbanowana plus jakiś inny carry. Jeżeli szukasz drugiego bardzo bezpiecznego AD carry po Ezrealu, to myślę, że Sivir jest na drugim miejscu. Mając tą swoją tarczę, mając niesamowitą mobilność, ale również dodaje ci do tego oczywiście swoją markę. Kto Jinx wojuje, czy od Jinx ginie? Bo proszę bardzo, to Kobe wraca też do swojej charakterystycznej postaci. Dobrze wiemy, że przez te 3 lata, które spędził w LCS-ach, Kobe uwielbiał late-game'owy hypercarry, nie tylko Reckless. I ta Jinx może mu nieźle służyć, tylko czy Splice będą w stanie raz jeszcze, jak to w ich stylu, przedłużyć grę wystarczająco, żeby osiągnęła ona 3-4 przedmioty? I widzisz, to jest tak. Spoglądamy na poprzedni tydzień, Jinx jest tragiczna, w ogóle się do niczego nie nadaje, ale w jakich warunkach ją testowaliśmy? Tam był Lucian Brown, tam był Mickey X i Perks, no nie dało się na to grać. A Jinx, jak spojrzymy, czy to na solo kolejkę zawodników, czy to również na inne ligi, po prostu staje się dużo bardziej popularna i pamiętajmy o jej pasywce, o tym napędzaniu się, co każde zabójstwo, później po prostu od niej nie uciekniesz. I dobrze wiemy, że Splice lubi zagrać wolną gierkę, więc Jinx naturalnie do nich pasuje i jednocześnie mamy świadomość, że Fnatic nie ma najlepszego okresu pomiędzy 5 a 15 minutą. Nie nacisną na Splice prawdopodobnie wystarczająco, żeby nagle Kobe pożałował swojego wyboru, a jeśli mieliby nacisnąć, to pewno z jakimś solidnym dżunglerem, tylko tu lecą kolejne bany. Bez Lee Sina, bez Sejuani, bez Nocturna i bez Iverna ta rozgrywka. To nie jest ten dżungler, który cię przyciśnie. Ale Xerxes uwielbiał Iverna i to jest kolejny support dla Jinx. Myślę, że to jest dobry ban ze strony Fnatic. Ale właśnie, Jarvan. Jarvan to również jest postać, która choćby w Korei jest bardzo popularna. Ona chyba w ostatniej kolejce 4-krotnie wybrana w ramach tych rozgrywek.
Jarvan plus Kennen brzmi jak naprawdę sporo tarapatów dla Jace'a. Zdecydowanie. Nie wiem, czy w tym momencie nie rzucasz Jace'a na środkową linię tylko z tego powodu, bo Bujpo będzie ginął raz za razem. Tak, Bujpo jako gracz ma z tym problem, że wychodzi za daleko na linii. Jeśli wciśnie Erkę, Jarvan i Kennen, po prostu Jace nie ma żadnej odpowiedzi. Bo jaki problem jest Jace'a na górnej alei? Właśnie to, że ta aleja jest bardzo długa. I jeżeli nie potrafisz zarządzać swoją linią, swoimi stworami, to wysuniesz się za bardzo, przez co jesteś wielokrotnie narażony na te ganki. A błysk masz tylko jeden, jego odnowienie jest bardzo długie, więc tutaj myślę, że mogliby się przesunąć w kierunku środka. Ale z drugiej strony Lissandra dalej nam tego nie zdradza, bo dalej nie jesteśmy w stanie określić stuprocentowo, która postać gdzie trafi. No i Olaf uzupełnia kompozycję Fnatic. Myślę, że w kontekście dużej kontroli tłumu ze strony przeciwnika jest to bardzo dobry wybór. To prawda, bo widzisz Jinx i od razu przychodzi ci na myśl Olaf. Po prostu wbijasz się w nią, Thresh nie powstrzyma, Flame Chompers, te małe zygzaki Jinx też nie działają wtedy na Olafa. Ale Jarvan. Jarvan wciska Erkę i jednak nie możesz przejść przez teren. Jest ta Cassiopeia, która była osłabiona, ale mimo wszystko nie można o niej całkowicie zapomnieć, jeśli chodzi o League of Legends, a więc dużo skalowania po stronie Splice, po stronie Fnatic, no gdzieś to uderzenie w środkowy etap rozgrywki. I dlaczego mówiliśmy o bardzo słabym wczesnym etapie ze strony Fnatic? Sam Youngbuck, czyli trener tego zespołu, wspominał, że przy okazji gier treningowych, kiedy testowali ten wczesny etap gry, przegrywali nawet na swoją akademii. I to nie jest tak, że ta ich akademia jest tak wspaniała jak Akademia Rogue, którą się zachwycamy. Ta Akademia Fnatic również w swojej rodzimej lidze nie radziła sobie jakoś fantastycznie, natomiast Akademia Excel zdobyła w tym systemie Tower, tak się nazywa, pierwsze miejsce w pierwszej kolejce, zgarnęła maksymalną liczbę punktów. No ale wracając do Akademii Fnatic, tam nie ma wybitnych graczy. A mimo to udawało im się lepiej rozumieć grę i przycisnąć te gwiazdy, które na naszych ekranach mamy, bo przypomnijmy sobie, to są wicemistrzowie świata. Tylko i wyłącznie jedna osoba się zmieniła, ale jak wiele zmieniło to w obrazie gry Fnatic. To jest po prostu nie do przecenienia. Również chciałbym zwrócić tutaj uwagę na Dylana, bo jego nie ma. Schalke wygląda fantastycznie, gdzie teraz trenuje. Może to również był jego dotyk, jeżeli chodzi o tą drużynę. Chociaż mówiło się o tym, że w tym Fnatic to tak nie za dużo pomagał, że to Youngbuck zawsze wszystkim sterował, ale jak widzimy, no mamy problemy i tutaj nie ma po prostu się o co sprzeczać. Fnatic jest obecnie bardzo, bardzo słabe. Trudno polemizować z żadnym z słów, które powiedziałeś. I czy to oznacza, że dla ciebie faworytem w tym spotkaniu jest Splice? Tak, bez wątpienia. Musi to być Splice. I tutaj a propos wywiadów, po raz kolejny będę przytaczał słowa zawodników. Jeżeli chodzi o nich, to w późnym etapie gry 50-50 mają tylko na G2, to tak z przymrużeniem oka mówił, a na wszystkie inne zespoły na pewno wygrywają. Czyli jeżeli gra się przeciąga, Splice mistrzowie późnego etapu gry. Wydaje mi się, że ta gra może trochę potrwać, na pewno Splice nie będą za dużo szukali. Chociaż Xerxes jest tym dżunglerem, który drugi poziom, trzeci poziom, lubi coś pokombinować. I mimo, że Jarvan w stosunku do wielu postaci, które teraz spotkamy w League of Legends, nie jest potężnym dżunglerem, to na drugim levelu jest OP. Tak, drugi level, fakt, że może kogoś podbić, że masz pasyw, dodatkową prędkość ataku, gdzie ludzie nie mają umiejętności, więc nie masz umiejętności, zostają ci tylko autoataki. I ten Jarvan atakuje całkiem szybko. I pamiętajmy, że nawet zasięg autoataku Jarvana jest nieco więcej niż tradycyjny mele. No, zwykły mele ma zakodowane 125, on ma 50 jednostek więcej na tych autoatakach. Masz bardzo dużą dzidę, co by nie mówić. I tutaj jeszcze bardzo szybko, Michale, muszę ci przerwać, bo mówię o Youngbucku. Z nim kolejny wywiad, także przenosimy się do Berlina, a już za chwilkę gra. Surprise from you guys. I'm seeing pressure in the late game with some late game damage. But where do you guys need to strike to get the early game advantage, especially with the Olaf pick? I think with Fisichachi blinding Kennen, he gave us a big opportunity to pick Jace, and that's a very strong winning lane, so that's something we can play around in the early game. I wish you good luck on that, and now let's dive back directly into the game. No właśnie, wchodzimy czy nie wchodzimy, za chwilkę się dowiemy, ale a propos tego, wskazał Youngbuck właśnie Jace'a, o którym mówiłeś. Czyli tutaj będą chcieli grać we wczesnym etapie gry, ale łatwo go ukarać. Właśnie i wydaje mi się, że odpowiedź 2-2 lepsza jest ze strony Splice. Co warto podkreślić? Jace może być realnym sposobem na zwycięstwo, ale też Bujpo potrafi tym być. Tak, Fnatic to nie był Reckless, może nawet nie był Caps na niektórych turniejach. Czasami był to po prostu Bujpo.
Więc możliwe, że Fnatic stwierdziło, dajmy mu early game, dajmy mu przewagę, rozkręćmy go i spróbujmy na tym zbudować fundament swojego sukcesu. Nie będzie łatwo, bo to oznacza, że raczej nie będzie Broxaha na dolnej linii i ta Jinx dostanie mnóstwo darmowej farmy. I zgadza się, Bwipo był z reguły głównym autorem tych zwycięstw, jeżeli chodzi o budowanie przewagi we wczesnym etapie gry, ale w poprzednim roku. W tym naprawdę wielokrotnie został ogrywany do dzisiaj. Budzę się w środku nocy i przypominam sobie akcję, kiedy Soas jeden na jednego go ogrywał. To jest to było tak znaczące. No i proszę bardzo, drugi poziom. To musi się wydarzyć, tego będziemy świadkami. Mamy Thresha, mamy Jarvana. Tutaj błyski przynajmniej się popalą. Jak cierpliwy jest. No i mamy błysk Flay do tego zagrany. Oj, próbuję się przede wszystkim wbić tutaj w Sivir. W ostatnim momencie flash, też teleportacja. Będą próbowali to obrócić z Braumem. Jest to całkiem możliwe. Podwójna teleportacja ze strony Fnatic. Czy są w stanie zgarnąć tutaj pierwszą krew? Nemezis idzie do przodu. Ludowy pozorem. Zestunowany zostaje Xerxes. Czy odda swoje puffy? W ostatnim momencie pojawi się sposób na ucieczkę. Norskeren jest bez flasha. Zaraz będzie stun. Obrażanie na nim. To będzie pierwsza krew dla Bwipo. I Fnatic. Piękna odpowiedź na start tej kolejki. Już chciałem powiedzieć, że nic tutaj się nie wydarzy. Ale jednak te puzzle, pasywka Brauma była po prostu bezlitosna. Norskeren wyłapany i teraz musimy się zastanowić, czy było warto, bo pamiętajmy, że na początkowych poziomach nie ma dwóch solo lanerów u siebie i błyski popalone również dużo zużyli. Poza tym wydaje za chwilkę mi się, to ocenimy. Ja uważam, że to było tak za dużo. Zdecydowanie nie. Wydaje mi się, że Fnatic zgarnia tu wielkie zwycięstwo. Patrz na złoto, już teraz 1000. Farma, której Jinx nie dostaje. Ta Jinx, dookoła której jest budowana kompozycja. Zbite plejty. Dodatkowo asysty. First Blood jest dużo warty. I najważniejsze, Bwipo przepuszczał linię. Zobacz, Vidicacci dostał tyle czasu, a creepy dopiero docierają tutaj. To są creepy z poprzedniej fali minionów. Tu masz rację, tak. Z pewnością Bwipo niewiele stracił. I to mnie bardzo dziwi, bo wiesz, na początkowym etapie gry również może zdobyć przewagę jednego poziomu, dwóch poziomów, jeżeli nie macie na linii, tego nie widzimy. I Fnatic bardzo konkretnie zagrało w tej sytuacji, ale opłaciło się. Bwipo nie stracił żadnego creepa. Tak patrząc, teraz jest nowa fala na obu liniach. Więc to jest niesamowite, jak dużo zyskał tu przede wszystkim Jace. First Blooda i do tego to złoto, które szybki powrót do bazy, to też znaczy, Vidicacci siedzi na Doranie. A tutaj dwa już są mieczyki. Zobaczmy, Hillsong na środkowej linii. To nie jest typowy moment, więc Humanoid nie spodziewał się obecności Brauma już w piątej minucie, ale Norskeren go ubezpieczał. Ciekawa gra ze strony Fnatic. Tak, ale był tutaj w razie czego Norskeren, żeby ubezpieczyć sytuację. No i Fnatic dostało poniekąd delikatny prezent od Xerxes'ego, bo sforsował tą akcję. Jednak pamiętajmy cały czas o konsekwencjach, bo one mogą być w przyszłości bardzo mocne. Nie posiada błysku Bwipo, nie posiada teleportu, również teleportu nie posiada Nemezis. Xerxes może kontynuować swoje agresywne granie na mapie w tym momencie, bo nie zostanie skarcony w żaden sposób. I normalnie byś zastanowił się, okej, stracił First Blooda, stracił dużo czasu na tym bocie, ale teraz nie ma żadnych kampów do robienia, więc jeden i drugi dżungler jest zainteresowany gankowaniem Humanoid, dysponuje tutaj flashem, będzie go musiał prawdopodobnie użyć. Nie, jest to przyspieszenie z Phase Rush i z dużą gracją, a jednocześnie opanowaniem wychodzi Humanoid. Właśnie, Phase Rush i chwilę o tym, bo pamiętamy, że Cassiopeia mieliśmy bardzo długo budowaną przy okazji run właśnie pod kometę. To jest jeden z powodów, dla którego ona stała się taka popularna, ale o tym mamy za moment, bo Bwipo faktycznie tutaj gankowany jest bez flasha, ale nie udało się zaaplikować trzeciego ładunku burzy. Także nie zostanie ogłuszony, Xerxes znowu zmarnował czas. Tak, i Kennen nie ma łatwej sytuacji, bo kilka przedmiotów straty, jeszcze tutaj Broxa się pojawił. Chachi, no dość bezpiecznie. Pamiętajmy, że on ma już szósty poziom, więc nawet tutaj interwencja Broxaha mogłaby się obrócić przeciwko niemu. Natomiast trzeba porozmawiać o Cassiopeii, bo to jest trochę szokujące, że nie bierze tutaj komety. Wiemy, że Cassiopeia nie dostała nerfy, a raczej jej build, który okazał się być bardzo silny, czyli kometa z maksowaniem Q i z maksowaniem W. Więc to może oznaczać, że Humanoid nieco inaczej zbuduje Cassiopeię, ale też mamy statystyki tutaj Norskerena. To KDA, a bardzo ładny, zwłaszcza w meczu na Misfits, gdzie zwyciężyli. Tak, zdecydowanie i ogólnie. Ja mówiłem o tym duecie, że jest to spoza tych oczywistych najciekawszy do oglądania, bo możemy mówić o dolnej linii Misfits, Schalke czy też G2. Dla mnie to jest kolejna tak obok oczywiście Jack Trolla i Attili, która może naprawdę być bardzo mocna w ramach obecnego sezonu. Więc pamiętajmy, Norskeren jest jeszcze młodym zawodnikiem, debiutował rok temu i piękny, piękny chłopiec, może jeszcze wiele pokazać. Velisi w ostatnim momencie zgarnięty przez Splice, mimo że miał dobry rok 2018, prawie skończył bez drużyny,
Więc dosłownie na ostatnią chwilę Splice zakontraktowało tego zawodnika. No ale to się opłaca. Fnatic, natomiast 8 minuta. Widzimy pierwszą teleportację od Chachiego i może tego pożałować. Z deszczu pod rynnę chyba, chciałoby się powiedzieć. Erka zużyta, na szczęście błysknie. No ale wracasz na linię, już masz połowę punktów zdrowia. To nie jest idealna sytuacja dla ciebie. To prawda, bo oczywiście miksturką się podleczy, ale Buipo teraz na spokojnie sobie cofnie, będzie musiał teleportować. Ogólnie dobrze linia wychodzi na top lanera Fnatic. Aż za spokojnie, ale pamiętajmy, że jedna i druga drużyna nie specjalizuje się we wczesnym etapie gry. Oni nie do końca rozumieją, jak wykorzystać właśnie te mocne strony początkowych minut rozgrywki i będziemy mieli długą grę. Będziemy mieli grę, w której liczę na wiele wybuchów, wiele akcji ze strony Jinx, może ten słynny Rekles, który dofarmi 6 przedmiotów i uratuje, zbawi całe Fnatic, to by było coś. Pamiętajmy, że oczywiście Jinx jest bardziej wartościowa, jeśli chodzi o obrażenia. W późnym etapie gry to jednak to przyspieszenie, które oferuje Sivir dla całej ekipy, ma duże znaczenie. Jeśli masz nafidowanego Jace'a, masz rozpędzonego Olafa, on może wszarżować w Jinx i wtedy Sivir jest po prostu lepszym carry, tak? Więcej wniesie dla drużyny, jeśli ułatwi dobiegnięcie do Kobego. Także będziemy obserwowali walki drużynowe, bo na to postawiły przede wszystkim obie drużyny. Będziemy również obserwować walkę wokół Smoka w najbliższym czasie, gdyż ten infernal dostępny krab również pojawił się na rzece i to jest pierwszy, ważniejszy obiekt, o który będą biły się oba zespoły. No i 1-0 w tym momencie dla Fnatic, gdyż oni przejmują kraba. No właśnie, więc Proxach tylko rośnie w siłę i szósty poziom to też bardzo istotne, że został tutaj wbity. Xerxi na piątce i mamy pauzę. Fnatic otwierający tydzień i pauza, to już kiedyś widzieliśmy. X25, protokół nasz słynny i ja mam problem z tym, że co kojarzę pauzy ostatnio w LEC, to były właśnie przy okazji twojego komentarza, Michał. Tak, dziwne. No, przede wszystkim nie było mnie na tym słynnym remake'u, więc nie może być ze mną aż tak źle, prawda? Ogólnie widzimy tutaj, że coś chyba u Broxacha. Pauz mamy dużo ostatnio, tak nie ukrywajmy. Ale rzadko one trwają dłużej jak 3-4 minuty, więc nie powinniśmy się martwić. Miejmy nadzieję, że już teraz nie będą to dłuższe przerwy w grze. Wiemy, że z reguły ten pierwszy tydzień, drugi tydzień charakteryzuje się tym, że mamy sporo przerw w grze, jesteśmy lekko zardzewiali, a dopiero rozpoczynamy sezon. Mówię tutaj oczywiście o wiośnie, bo już latem wchodzimy w miarę gładko. No a tutaj za chwilkę z pewnością dostaniemy informację, co się wydarzyło, jaki był problem, ale miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli zastosować słynnego X25 i powtarzać gry na tym etapie. Patrzę, korzystając z chwili, jakie ostatnio runy są najpopularniejsze u Cassiopeii. Kometa nadal dominuje, więc zerkam, co się dzieje, gdy bierzemy Face Rusha. Dokładnie to, co przeczuwałem. Ciekawe. A więc skupmy się raz jeszcze, bo to jest interesujący temat. Cassiopeia dostała 2 nerfy, zwłaszcza na 9-3. Tylko, że to bardziej nie był nerf w postać, a w ten zestaw wyborów. Maksowanie Q, potem W i Kometa. Bo Cassiopeia, zrozumcie, zmieniła trochę styl gry w ostatnich tygodniach. Zawsze była, kojarzyła nam się z tego karabinu maszynowego, tego spamu E. Ludzie wynaleźli tak naprawdę ten styl, znaleźli nowy pomysł na Cassiopeię, który okazał się tym skutecznym, tym, który jest bardziej uniwersalny, bo ten karabin możesz go szybko skarcić i przede wszystkim niebezpieczeństwo było tak bardzo nielubiane przez zawodników. I jak zacząłeś od maksowania E i bawienia się w karabin, to potrzebowałeś 2, 3, 4 przedmiotów, dużo czasu, zanim naprawdę byłeś niebezpieczny na Cassiopeii. A maksując Q i W, idąc po kometę, byłeś niebezpieczny od razu. Tak, i nadal mogłeś obijać przeciwnika od początku w zasadzie. I ten styl jest tak dobry, że nadal ludzie go praktykują, mimo nerfów. Ale Humanoid zmienił tutaj decyzję. Poszedł pod E, zgaduje, bo problem oczywiście z overlayem tutaj w lecu jest taki, że nie możemy sprawdzić, co maksuje. Zgaduje, że maksuje E. Poszedł Face Rusha, szybko go aktywujesz, masz to przyspieszenie i wracasz do karabinu. Co oznaczamy, że mniej kontroli przestrzeni ze strony Cassiopeii, ale mając Jarvana, mając Kennena, nawet trochę Thresha i nawet Chompersy od Jinx, masz wystarczająco kontroli dookoła obiektywów. Czego brakuje? Trochę obrażeń w środkowym etapie gry, bo tam raczej nie będzie Jinx jeszcze się spisywać. Więc Humanoid rozumie swoją rolę, że musi zadawać więcej obrażeń dla tej drużyny, więc odpowiednio zaadaptował swoje runy. Spodziewam się, że też build. To prawda, bo wracamy trochę do czasów, kiedy Jinx czy też inni marksmani będą potrzebowali trochę czasu, aby zbudować kluczowe przedmioty, aby mieć tą moc i
Tą moc również czuje Norskeren, dlatego bardzo szybko i przytomnie zareagował, gdyż na pierwszy rzut oka to może było przesadził zdecydowanie, ale wiemy, że tutaj dużo było niebezpieczeństwa, dlatego bardzo dobrze i przytomnie. Lepiej tak zagrać niż później mieć czarno-biały ekran. I dlaczego Splice było gotowe, żeby odpowiedzieć? Tylko dzięki temu przetrwali. Potrafią liczyć do 6. Wiedzą, że te teleportacje, które były tak mnogo spalone na starcie gry, wróciły już. A twój Chachi mają na cooldownie, więc bądźmy szczerzy. Na tyle Splice już grało tyle w League of Legends na scenie, że wiedzą, że Fnatic coś szykowało, więc Xerxes był niedaleko i przede wszystkim Norskeren i Kobe byli ustawieni defensywnie. Tylko dzięki temu przetrwali, ale to była ładna zasadka szykowana przez Fnatic. Zdecydowanie. I korzystając z chwili czasu, w tym momencie, kiedy na mapie nie dzieje się za wiele, chciałbym przypomnieć o tym, że możecie oczywiście zdobywać nagrody w ramach oglądania naszego streama. Strona LOL eSports i tam oczywiście trochę tych niebieskich esencji zdobędziecie, a być może również kilka emocji wam przysporzy to spotkanie, gdyż już Chachi musiał tutaj naprawdę mocno zostać obity. Ten flash, błysk agresywny, co to było? Jest jeszcze kataklizm zagrany, proszę bardzo! Piękna odplay widzę Chachiego i Xerxes stawia tutaj kropkę na T i Humanoid był nawet niedaleko, gdyby coś tam było gorącego, ale Chachi, piękny shuriken trafiony, zaufał swoim umiejętnościom i ten flash dobrze wykorzystany. Zobaczymy zresztą na powtórce, miał trochę pecha tam Puipo, ale najważniejsza odpowiedź ze strony Splice, ale będzie też kontra od Fnatic. Kobe kompletnie oddzielony od farmy, od wieży i takiego widoku od Reklesa dawno nie widzieliśmy. Rekles Lane Kingdom, ta dominacja na linii oczywiście trochę pomogły tutaj w tym. Taktyka pomogła Fnatic, gdzie trochę bardziej zorientowali się wokół dolnej, ale i wbrew temu, co mówił Youngbug, bo mamy jak zagrać wokół Jace'a, środkowy etap gry, tam możemy go wyprowadzić. Tego po prostu nie ma. Jace pozostawiony sam sobie i po raz kolejny musi się zmierzyć z dwoma przeciwnikami. A no właśnie. I Buipo teraz bez teleportacji, bez flasha, w teorii do powtórzenia, przypominam, po prostu wciskasz R na Jarvanie i Kennenie. Ten Buipo powinien zginąć raz jeszcze, ale to oznacza, że zupełnie poddajesz dolną linię. Ta wieża będzie prędzej czy później wzięta. A no i również prawdopodobnie smok, więc na miejscu Splice oddałbym kompletnie ten teren. Tak, idź na Heralda, Xerxes, idź zgankuj topa, bo botlane i tak już jest sprzedany. Nemesis gankuje nawet, mimo że nie postawił ani razu stopy, na dolnej linii zgankował już ją 4-krotnie. Tak, i widzimy jednoznacznie, jak zdecydowali się, jak skupili się na dolnej alei. I to jest chociażby konsekwencja tych wyborów Humanoida. Nie maksujesz Q, nie masz komety, która też zadaje obszarowe obrażenia. Oczywiście nie creepom, ale może to się zdarzyć. Masz gorszy wave clear. Tak wolniej będzie reagował na ruchy Lissandry. Nemesis ciągle ma to mityczne prio. Kontrolę nad swoją linią, dzięki czemu może przepchnąć falę minionów i podchodzić do bota, non-stop odcinając Kobego i Norskerena od wieży. Ale podoba mi się to, co Fnatic prezentuje, bo jest to prosty styl gry, ale skuteczny. Kilkukrotnie Nemesis przepycha środkową, ale schodzi na boczną, a do tego dołącza Broxa. I to działa po prostu. Poświęcasz Buipo? Trudno. On i tak nie ma złej sytuacji. Jeżeli widzimy creepy, no to ten deficyt możemy tutaj wkalkulować w bilans zysków i strat. I patrząc na to, że upadł tylko raz, jesteśmy z tego zadowoleni. Zobaczmy, jak to wygląda, ponieważ Rekles jest już tutaj razem z Hillsangiem niedaleko górnej linii, więc okazuje się, że Fnatic i tak ocalą tutaj Rift Heralda i Rekles będzie dalej puszował. Zobacz, Essence River już w jego ekwipunku, różnica między strzelcami jest spora i oczywiście przez najbliższych kilka tygodni będziemy opowiadali o buildach na AD Carry. Essence River start dla Sivir stał się standardem, tyle cooldown reduction, po prostu rzucasz boomerang raz za razem, fali minionów nie ma, to i wieże możesz wziąć. Dokładnie tak i kolejna na konto Fnatic, ten wczesny etap gry, który mocno piętnowaliśmy, wychodzi całkiem okej dla nich. Musi być w końcu odpowiedź ze strony Splice, będzie to wieża, ale poniesione tutaj koszty, czyli i wieża na górnej alei i jeszcze Herald zdobyty przez Fnatic jest jak najbardziej akceptowalne. Oj, tutaj spóźniona miasma od Humanoida. Nemesis uwolnił się, to był gank na środkowej linii, gdy spodziewałem się, że zaatakują Jace'a. Atakowana była Lissandra. Xerxes zmarnował ultimate na to wszystko i Splice po prostu musi przedłużyć rozgrywkę, bo na ten moment Fnatic pełna kontrola i do tego Rift Herald. Tak, i a propos Humanoida, to też chciałbym wszystkim widzom przypomnieć, że mamy naszą reprezentację Polsat Games w Berlinie, która oczywiście tworzy dla was materiał od kuchni, pokażą jak wygląda studio najlepszych europejskich rozgrywek, jak również przeprowadzą wywiady ze wszystkimi zawodnikami i miałem okazję chwilę przed transmisją.
wszystkimi ciekawymi. O rany. Jestem ciekawy, kto jest na liście nudziarzy. Humanoid na pewno na niej nie będzie. Właśnie. I o co chodzi? Dzwonię do naszego realizatora, rozmawiam z nim i mówię, słuchajcie, musicie zrobić na pewno wywiad z humanoidem, bo po prostu polscy kibice go uwielbiają poprzez występy w Ultralidze. Dostałem informację, właśnie siedzi przy naszym mikrofonie, jest przepytywany, także już niedługo wywiad z naszym polskim, czeskim fakerem. To prawda. Zobaczymy, jakim będzie humorze. To po części będzie oczywiście naznaczone tym, jak spisze się w tym spotkaniu, jaki będzie jego wynik, bo Fnatic nie podchodziło tu jako faworyci. A jednak z tym Infernalem, z tym Rift Heraldem, z tą przewagą w złocie mają dużo pola do popisu i Sivir już na midzie, tak humanoid maksujący E. On nie odeprze tego. Potrzebują tutaj ściągnąć Kobego, ale tu Rift Herald się pojawia, to się pojawia całe Fnatic. Splice musi oddać wieżę na midzie prawdopodobnie. Fnatic, które przypomnijmy, ma również świetne oblężenia, patrząc na ich kompozycję. Mają również to obijanie. Po raz kolejny zadriftował nam Herald, ale to będzie kolejna wieża. Trzecia już w tym momencie na konto Fnatic i plan minimum wykonany, czyli zdjęcie tych zewnętrznych opancerzeń, jeżeli chodzi o struktury przeciwnika. Głębsza wizja. Ojemy. Shockblast naprawdę robi robotę. A to jest Jace, który jednak zainwestował w Lethality. Na samym początku Xerxes powinien się spodziewać Jace'a. Przed chwilą oberwał jego własny strzelec Bujpo. Lekko się przyspiesza. Widać, że ma epet na rywala, ale nie ma co. Jego dżungler zajmuje się smokiem kilka metrów dalej. Fnatic kontynuuje swój marsz. I widzieliście bardzo dobrze na tym przykładzie, jak mocny Jace jest w środkowym etapie gry. Mimo tego, że to nie jest Jace, którego pokazał nam Profit w ramach Ultraligi, bo tam po prostu te obrażenia były absurdalne. Ale mimo tego, że Bujpo nie wyszedł jakoś specjalnie z linii, to i tak grozi za każdym razem, kiedy Shockblast jest dostępny. I wokół tego z pewnością Fnatic będzie mogło prowadzić kolejne oblężenia. Tylko muszą uważać w tym momencie na klasyczną flankę od Kennena, bo to jest coś, co może zniszczyć ich całą kompozycję. I tarcza od Sivir nie uratuje. Patrząc oczywiście na powrót Jinx, między innymi dlatego stała się ona popularniejsza. Nie tylko chodzi o ogólne zmiany z crit itemami, że nowy Infinity jeszcze bardziej pasuje, ale ten Hurricane zawsze dobrze dla niej działał, bo możesz wysłać o wiele więcej tych armatek, używając wyrzutni rakiet. I hej, Hurricane jest teraz po prostu lepszym przedmiotem, bardziej atrakcyjnym. Proxa jest martwy. Czy na pewno Redemption poszło w ruch i ho! Sfaszało prosto pod rakietę, ale obrażeń wciąż było za mało. Widzimy tutaj, że za mało AD zbudowanych przez Jinx poszła w Hurricane'a. Gdyby to było Infinity Edge, to byłoby zabójstwo, ale jednak Hurricane, więcej Wave Clearu, to jest dobrym wyborem na pewno, bo przegrywasz grę, więc chcesz odepchać rywala. Hurricane był, to jest inteligentny wybór. Akurat gdyby jednak poszedł po Infinity Edge, byłoby to zabójstwo z większą ilością AD. A propos zabójstw, kolejna wymiana na dolnej alei. Vizi Chachi będzie musiał uciekać, ale czy uda mu się? Tak. Miał nawet protobelta, jak i flasha, więc był bezpieczniejszy niż to na to wszystko wskazywało. Ale to jest Fnatic, który robi ruch za ruchem. I to nie jest Fnatic, jaki widzieliśmy chociażby tydzień, dwa czy trzy tygodnie temu. Czy to jest już ten czas, kiedy podeszli do tego na chłodno? Słuchajcie, nie gonimy się. Już nie musimy tego swojego cienia z poprzedniego sezonu dogonić, tylko grajmy swoje. Może, bo jak skończymy, to nie jest w tym momencie ważne. Po prostu zagrajmy dobre League of Legends. Wiesz, Fnatic ustawiało cele publicznie, mówili zwyciężyć Worlds, zwyciężyć MSI, zwyciężyć dwa razy Europę. Może teraz stwierdzili, po prostu wygrajmy chociaż na Splice, a to im idzie coraz lepiej, zwłaszcza, że Humanoid w tarapatach, jak ograć te potężne ataki ze strony Jace'a. Nie dało się tego uniknąć i za daleko tutaj nasz czesko-polski midlaner. Tak dużo dzieje się w tym spotkaniu, a spoglądam na eliminację, dopiero trzecia. Tak, jedna za drugą akcja, ale przede wszystkim złoto cały czas idzie w ruch. Fnatic buduje swoją przewagę raz za razem i zastanawiam się tylko, czy skusi ich ewentualna wizja Barona, bo z Olafem, Sivir czy Jace'em mogliby natychmiastowo go zrobić, a Splice jeszcze nie jest gotowy, by walczyć. Jest i Splice zdecydowanie musi jeszcze przetrzymać, musi tutaj defensywnie rozegrać kilka najbliższych minut, bo wiedzą, że w bezpośrednim starciu Fnatic jest po prostu mocniejsze. Oczywiście, łatwiej im będzie szukać takich klasycznych walk 5-5, ale nie wyglądają w żaden sposób teraz jak drużyna, która mogłaby zagrozić wicemistrzom świata. Wow, to stąd wynika. Humanoid czuł się bezpiecznie, powiedział, że Xerxes jest obok, ale ten zobaczył, że teleportuje tutaj Jace, takie... Ciął nogi za pas. Zostawiam cię na pożarcie. O rany, no niestety tutaj Jarvan, not helping. Tak, zdecydowanie. I właśnie Jarvan. W mojej opinii to nie jest póki co Jarvan, z którego mógłby być Xerxes dumny.
Tu się akurat nie zgodzę, bo jak na to, co się zdarzyło na bocia, to była masywna strata dla Splice. Poradził sobie całkiem nieźle, zabili Jace'a i też kilka tych prób podjął. Gdzieś tam Flasha spalił i będzie działał dobrze w teamfightach i przede wszystkim tam szukamy sukcesu Xerxiego, bo on i Kennen mają postawić ścianę nie do przejścia do Cassiopeia i Jinx. Już mówię, dlaczego w ogóle wysunąłem taką myśl, bo po tej akcji na dolnej alei mam wrażenie, że szukał swoich okazji, ale żadnej nie znalazł. Pojawił się tu, pojawił się tam, ale realnej presji tak naprawdę oprócz tego jednego zabójstwa na górnej alei nie wytworzył. I dlatego, mając te bardzo proste combo, uważam, że mógł po prostu bardziej przycisnąć jedną z linii i wykorzystać bardziej ten efekt kuli śniegowej, bo Kennen był do przodu i mogli pójść dalej, mogli stworzyć niesamowite zagrożenie na bocznej linii, na klasycznym split pushu. Teraz raczej, kiedy zobaczy Jace'a, będzie uciekał. Prawdopodobnie tak. Też był moment, w którym Jace nie miał ani flasha, ani teleportacji. Może było powtórzyć gank, nie udało się to Xerxiemu. Więc na pewno nie jest to jego idealna gra. Stara się jak najlepiej wspierać drużynę, inwestuje w swoją wytrzymałość. I Splice nie podejmuje żadnych kroków i nie dziwi im się. Dopóki nie zobaczą drugiego przedmiotu Jinx, na pewno stwierdzili, że nie ma nawet czego próbować. Też niedługo Kennen będzie z drugim przedmiotem. On był do przodu, jak to wspominałeś, więc też chcesz to wykorzystać. Tak, jedno dobre wejście od Kennena, wspominałeś o tym i to może być wielkie zwycięstwo, lecz na razie to nie co będzie tu robi dobre wejście. Chachi? O, jest tutaj Flash, goni za nim Hillisang. Wydaje mi się, że Chachi jest martwy. Mam tylko jedno pytanie odnośnie tego Q od Brauma. Jakby on zrobił tak jak Neo, po prostu, wiesz, wychylił się i ono ominęło go. No, to było dziwne akurat, ale najbardziej dziwne było to, co wyprawia tu Chachi i czemu myślał, że może zniszczyć tego Warda. Tak, jego drużyna jest po zupełnie drugiej stronie mapy, a ten od tak sobie zaczyna atakować coś, co należy do rywali. Ciekawe, jak zareagują. No nie wiem, może rzucą się na ciebie w czwórkę. Tak, i co należy tutaj potępić? Użyć błysku. Bo dosłownie nic nie widział w tamtej okolicy, nie był w żaden sposób pewny tego, że ucieknie, a jedną z ważniejszych umiejętności na Kennenie ma teraz niedostępną. Bo no, bez błysku naprawdę przy każdej walce po prostu nie chcesz jej podejmować, tak będąc szczerym, właśnie grając z Kennenem. Rekles, sprzedaj pan tę miksturkę i kup pan Warda. To jest odwieczna walka. Popatrzyłem na jego ekwipunek, jest bogaty, drużyna w niego inwestuje, nie komentujemy tego Q. A on nawet nie złoży, nie sprzeda głupiej mikstury. Tak, potrzebuję te 150 HP w midgame'ie. No nie. I teraz nie ma ani jednego Warda. Drużyna próbuje szybko skończyć grę, wziąć Barona. Tak, jeszcze rozumiem, że Doran. Ja w ogóle jestem tutaj, ja jestem z tej szkoły, że sprzedaj Dorana, kup dwa Wardy. Mhm. Rozumiem, że Rekles ma swoje powody i musi kierować, on wie, że musi kierować. Ale że miał miksturkę do leczenia zamiast control Wardów, to jest skandal, że to się dzieje jeszcze w LEC. Ale to jest Rekles, który ma pewne kłopoty. My o tym wiemy. Po największej porażce tydzień temu odpalił streama, gdzie nigdy tego nie robił. Tłumaczył się z swojej sytuacji. Nie żeby oczerniać specjalnie kolegów. To niech mi wytłumaczy, czemu miał miksturki, a nie Wardy. Ale wiesz, prowadzi pewien dialog z widzami. Chce wykrzyczeć, chce powiedzieć, że tam coś jest nie tak. I on, kiedy wie, że coś jest nie tak, zamyka się w sobie i chce być tym hypercarry. On wtedy podchodzi do tego tak, jeżeli ja nie wygram, to moja drużyna po prostu nie wygra. Nie mogę polegać na innych, muszę po prostu dofarmić 5 przedmiotów, 6 przedmiotów, skończyć grę, zrobić pentakilla. To jest. I tego z pewnością będziemy świadkami, ale warto pochwalić Buipo. Mimo linii, która mu mocno nie sprzyjała, cały czas aktywny, podbiera kolejne struktury. Struktury też brane przez miniony na topie. Więc Splice chociaż lekko podreperuje swój budżet, ale widzimy, co tu się wyprawia. Nemezis podjął rywalizację, której podnieść może nie chciał. Lissandra, czy zdąży się z tego wycofać? Piękne wyjście od Xerxiego. Norskeryl gdzieś tam. Ilą stara odpala. Udało się wciąż chociaż huka trafić. Lecz Buipo z podężnym atakiem. Wydaje mi się, że Splice chcą się stąd wycofać. Chociaż te ataki od Jinx. Ciasny Nemezis! Odpowiedź jednak od Nemezisa. Chachi próbuje się wycofać. I teraz tylko pytanie, czy Splice kogokolwiek zachowa przy życiu. Kobie jednak idzie do przodu. Jeden, drugi. Natychmiastowo będzie trzeci i to jest Jinx w teamfightach, która potrafi działać cuda. Co więcej, czai się jeszcze na Buipo, ten samotny na tej wyspie.
i Sprice nie będą gonić, ale to był piękny teamfight na sam koniec dla nich. To jest najgorsze uczucie, kiedy wiesz, że już po prostu nie powstrzymasz Jinx, kiedy wiesz, że w momencie, w którym upadnie twój sojusznik, za chwilkę również ciebie dopadnie. I to klasyczny przykład, jak ta postać potrafi być zabójcza. O rany, pokory to może nauczyć Fnatic, aż Control Ward kupiony przez Rekklesa, ale zobaczmy, co tu się wydarzyło. I to jest Jinx, to jest dla mnie już czempion Katarina, to jest dla mnie Master i to jest dla mnie Tristana. Znajdzie resety, to może wyczyścić teamfight i to pierwsze zabójstwo będzie najważniejsze. Marskeren, inicjacja od niego nie była dość trafna, ale kluczowe, reinicjacja za chwilkę ze strony Nemezisa i to wyglądało naprawdę nieźle, ale zagrany zegarek, również Chachi się uratował jakimś cudem, no i Kobe. Nietknięty, po prostu zrobił masakrę z przeciwników. O rany, aż 3 zabójstwa dla niego, całościowo 4 zawodników na tych wyeliminowanych i zbite też chociażby te worki z Forsą dla Splice, to dużo zmienia i Jinx tak miała już wtedy Infinity Edge i to bardzo dużo zmienia, natomiast Chachi w swoim robi stylu. To zawsze. To po prostu jest niewybaczalne, jakim cudem ten zawodnik znowu daje się wyłapać. I to utrudnia i komplikuje sprawy dla Splice, bo ta wieża będzie wzięta, kontrola nad wizją, którą postawili. Hej, Fnatic leży w grobie, postawmy wardę, teraz ich nie będzie. A i Splice nawet może zaraz bronić Barona, to nie jest wygodna dla nich sytuacja. No i Zexy wrócił, to też jest bardzo wątpliwe. Wciąż jest tak daleko od tego, co tu się wyprawia, ten Baron spłynie naprawdę szybko, Splice troluje. Tak, zdecydowanie, pogubili się tutaj w tej rozgrywce, Bwipo na przedzie, będzie tutaj starał się wyłapywać tych... O, to może być ekstra, podoba mi się jego pozycja. Ze strony Splice i oni o tym nie wiedzą, również ten Control Ward, który miał na flance, będzie zamykał tą czwórkę, która pozostała, Kobe będzie martwy, bardzo szybko, samotnie wykluczony, to jest tragedia dla Splice. Piękna flanka ze strony toplanera, ugrywa Barona, naprawdę tutaj Ricole się posypią, ale po resecie jestem pewien, że podejdą pod Barona. Albo Bwipo, nie. Bwipo, jesteś prawdziwym MVP w tym zagraniu. Ale dziwne. Trochę boją się tutaj przycisnąć, wiedzą, że Kennen jest na mapie i w Baron picie to mogłoby być naprawdę opłakane. Nie zgadzam się z tym, co zrobiło Fnatic tutaj. Prawdopodobnie oni mają rację, bo lepiej wyczuwają sytuację na mapie, ale ja patrzę na nich. Mają wszystkie ultimate'y. W tym ulti Sivir, Lissandry i Brauma, żeby zwiać. Nawet Olafa. Spróbujcie, tak dwóch rywali nie żyje i tych dwóch niebezpiecznych. Kennen... co najwyżej jest niebezpieczeństwem, ale z tym też można sobie poradzić, na przykład szybko walnąć w niego CC od Lissandry. Uważam, że tam Baron powinien pójść. Okej, to ja znajdę pewien kompromis pomiędzy tym, co zrobił Fnatic, a tym, co ty zaproponowałeś. Podejście pod Barona i próba wyłapania kogoś właśnie na tego stwora. Kolejną przewagę sobie twórzmy. Kiedy zawodnicy mają dwóch rywali mniej, no to po prostu ściągasz tą pozostałą trójkę i może kogoś znowu wyłapisz, może... użyje Erki Kennen, to już jest dla ciebie przewaga. Tego po prostu nie widzieliśmy. To prawda, ale moja filozofia jest taka. Nie graj za długo na Jinx i Cassiopeia, zwłaszcza z tym buildem skalującym się. Raczej chcesz podkręcić rozgrywkę, nie chcesz przedłużać za bardzo na Splice. Tak? I ten jeden teamfight na topie to jest pewne ostrzeżenie, które mam wrażenie nie do końca dotarło do Fnatic. Oczywiście możliwe, że się mylę, a wydaje mi się, że ten Baron powinien pójść. Natomiast tak jak mówisz, nadal przy tym Baronie mogą grać dookoła rywali, zbudować jeszcze większą przewagę i zabezpieczyć niemal już na pewne zwycięstwo. Tak, ale na razie wracamy powoli do status quo i ciekawe, która z drużyn teraz będzie się czuć pewnie, bo mimo tego, że Fnatic ma przewagę w goldzie, to zostali tutaj bardzo mocno stłamszeni w pewnym momencie, oj, więc będą uważać na jakiekolwiek akcje, ale w tym momencie Humanoid jest nasz czeski Faker i czy on przeżyje? Duży błąd z jego strony, jeżeli chodzi o pozycję. Tak jest i raz za razem solo lanerzy Splice nie dawają nam powodu do uśmiechu. Z taką łatwością przychodzi Fnatic zbudowywanie przewagi liczebnej. Jak zagrają dookoła Barona, zaczną od Reda. I po raz kolejny mogą wciągać przeciwników. Nie ma Cassiopeii, nie ma też miazmy. I to jest najważniejsze, bo wiemy, że w takich wąskich przejściach ta umiejętność od Cassiopeii potrafi zmienić oblicze walki. Oj, tutaj Chachi unika kolejnych ataków. Hylissang i Nemezis zrzucają się do tego na małego stworka. Ten aktywuje burzę, ale długo nie będzie tutaj stał. Szansa dla Fnatic, żeby znaleźć kolejne zabójstwa. Odbijają się poza strony Brauma. Kobe dostaje krytyczne obrazy. Jeszcze protobel od Nemezisa. I Xerxi rozpaczliwy okrzyk demacji. Ale to był okrzyk pełen bólu. Splice, nie wiem ile tutaj stracą, ale są w opłakanym stanie. Kennen. Tylko tyle powiem. To nie jest odłamne.
Chachi jest antybohaterem tej rozgrywki, troluje, ale... no. Przede wszystkim, jak takie ułapanki, no wiadomo, zdarzają się, ale to nie są błyskawiczne wbicia, tak Sivir przyspiesza, ktoś tam nadbiega, ale to nie jest tak, że nagle Malphite Flash ulti robi. Thresh niby jest z tyłu, niby ma latarnię, a Splice non-stop oddaje przewagę liczebną, przez to muszą podejmować ryzykowne ruchy, które, hej, z reguły kończą się właśnie w sposób opłakany. To jest bardzo słaba gra z ich strony, a Fnatic, proszę bardzo, coraz lepiej. Tak, i w ogóle imponuje mi ta konsekwencja, jeżeli chodzi o Fnatic. Za każdym razem, kiedy inicjują akcję, to nigdy nie pójdą za daleko. Nawet no. Zatrzymają czas, mimo braku Zilana. Tak, niezły to Fnatic. Może kiedyś nawet uda im się gdzieś tam... Coś chyba osiągnęli finał kiedyś. Finał Mistrzostw Świata może kiedyś im się uda nawet, może. Całkiem niezłe. Tak, i naprawdę nie ryzykują za mocno. To należy wskazać. Wiadomo, że boją się tego, bo wiedzą, że każde zwycięstwo jest w tym momencie na wagę złota i przeciąganie gry w kółko może im się odbić czkawką, ale również nie ma takiego zbędnego ryzyka. Chociaż mówiąc o zbędnym ryzyku. Weepo po prostu się bawi. Ale teraz Taunt zostanie skarcony. Nie, nic bardziej mylnego. I jeszcze tutaj pogoni dwójkę. Zobaczmy teleport zagrany. Co on robi? On po prostu jest szalony. Dobra, teraz to on przesadził. Weepo, chociaż... To jest zła decyzja. Co więcej, Lissandra w to wbija, aktywuje ultimate na siebie, ale to wciąż jest Jinx z lekką dawką prędkości ataku. Ładny ultimate. Podbije przede wszystkim tutaj humanoida i pokaz Yopei. Sayonara. Kobie flaszuje do latarni. Wciąż Broxak za nią gonił. To nie ma znaczenia. Raz jeszcze Fnatic ma więcej rycerzy na tym polu bitwy. Dobra, bój po 200. IQ po prostu ściągnął wszystkich zawodników Splice na swojej piersi, po prostu zbudował to zwycięstwo i wyciągnął ich z bazy. To było naprawdę proste, a Chachi najgorszy Kennen, jakiego widziałem w tym sezonie. O rany, i ogólnie Splice trochę sami sobie zgotowali ten los, bo zamiast spróbować walk drużynowych, zamiast w 5-5 postawić opór, tak naprawdę raz za razem ktoś był po prostu w głupiej pozycji na mapie i kiedy grasz na Sivir, na Lissandra, jest kto, ma kto cię złapać, prawda? I jeśli latarnia Thresha nie będzie na czas, to... Ale to było tak piękne, zobacz, już byś się wycofywał, bo no, przeciwnicy mogą tak być w okolicy. Tu możesz się wycofać, po prostu iść w dół, ale nie, on idzie w trzech rywali na Thresha. Co się dzieje? Tak. Bo to jest szalony człowiek. No, ale możemy mówić o tym, że to przyniosło pożądany skutek. Ale to dlatego, że humanoid jeszcze połkuje zamiast się wycofać. Tak, to mogłoby być... Tak, nie wierzę, że to zadziałało dla Fnatic. Tak, ostatecznie tak, ale to znowu Splice popełnił krytyczny błąd. Humanoid został za długo i to nie jest też dobra gra ze strony humanoida. Popełnia wiele błędów pozycyjnych na postaci, która nie ma naturalnych mechanizmów ucieczki. Ona musi właśnie być bardzo precyzyjna z miejscem, w którym stoi. Tak, i myślę, że to, co powiedziałeś, podsumowało główne błędy Splice w tej grze, czyli Chachi, który totalnie wyłapywany w bardzo złej pozycji i humanoid, który zawsze stał krok, dwa za daleko, bo w większości przypadków, jak oglądaliśmy go w Ultralidze, był premiowany za to, bo nikt go nie potrafił skarcić. Tutaj już na tym poziomie wiedzą, kiedy należy uderzyć w Cassiopeia, wiedzą, kiedy ona nie posiada błysku, kiedy jest narażona na obrażenia przeciwnika i bardzo szybko wyłączany, przez co również nie zadaje obrażeń i tego brakuje. I co ciekawe, chyba dwie najgorsze gry miał na właśnie Nemezisa i Abedagę, więc na tych no, ludzi, z którymi będzie porównywany. Zobaczmy, próba wykończenia rozgrywki, bardzo szybko przemieszczają się zawodnicy Fnatic. No to faktycznie na łowy czas. Norskeren gdzieś tak mało HP na start tej walki. Wbija się Helisang prosto w humanoida oraz jeszcze poza pozycją. Nemezis bardzo pięknie tutaj wszedł jako kolejna osoba. Mamy również flankę przygotowaną przez wizji Chachiego, ale wiemy, że już w tym momencie to nie ma po prostu znaczenia. O, nawet na fontanny Kobe się dobije. 20-27 w eliminacjach. Fnatic z soczystym zwycięstwem. Tak, i bardzo szkoda.